3-0 wygrała Jagiellonia Białystok z Karpatami Krosno, najsłabszą drużyną rozgrywek. Białostoczanie w czerwonych strojach. Jagiellonia wystąpiła bez kontuzjowanych Ambrożeja i Manelskiego. Białostoczanie narzucili od początku ostre tempo. Liczne strzały pewnie bronił bramkarz Karpat. Piłkarze z Krosna ograniczyli się jedynie do obrony. Ani razu nie zagrozili poważniej bramce Jagiellonii. Pierwsza bramka dla Białostoczan w 15 minucie. Strzelił ją Samuel Tomar. To akcja z drugiej połowy. Dośrodkowuje Szuksda. Strzał głową Hańki broni Bragiel. Drągowski przekazuje piłkę do Giedroycia. Ten podciąga na pole karne. Silne uderzenie, ale ponownie piłka w rękach bramkarza Karpat. Druga bramka dla Jagiellonii padła z rzutu wolnego. Celnie nad murem strzelił Zbigniew Kowalski. Wynik ustalił na 3-0 w 88 minucie Marcin Danielewicz.